Hej wszystkim! W kolejnym dzisiaj materiale postaramy się porównać obie pokrótce poznane w dwóch ostatnich dniach biblioteki ściśle związane z testami automatycznymi. A więc zaczynajmy! Zarówno test NG, jak i JUnit opierają się na odpowiednio przygotowanych asercjach w Java, które zostały dodane w Javie w wersji 4. Mogąc więc bezpośrednio użyć asercji, po co zawracać w ogóle sobie głowę biblioteką testową? Możemy zadać sobie takie pytanie. Łatwo jest odnieść oczywiście takie wrażenie, zaczynając od prostych asercji Java. Ale wraz z rozwojem projektu, testowanie staje się trudnym w utrzymaniu procesie i w takiej sytuacji bardzo sensowne jest używanie biblioteki do zarządzania nimi. Zarówno JUnit, jak i test NG są zgodne z konwencjami XUnit, ale mają kilka ważnych elementów, o których warto tutaj wspomnieć. Są to grupy, paralelizm, sparametryzowany test i zależności. Zaczynając od grup, test NG oferuje dodatkowe anotacje do tych dostępnych w JUnit. Prawdopodobnie najbardziej zauważalną różnicą jest możliwość stworzenia grup testowych i uruchomienia kodu przed, jak również po grupach przypadków testowych. Ponadto pojedyncze testy mogą należeć do wielu grup, a następnie działać w różnych kontekstach, np. wolne lub szybkie testy. Jest to nieformalna warstwa pomiędzy przypadkiem testowym a scenariuszem testowym. Podobna funkcja istnieje w kategoriach JUnit, ale brakuje jej anotacji before groups i after groups, które, jak wcześniej mogliśmy zauważyć, są dostępne w bibliotece TestNG. JUnit natomiast dopiero od wersji 5 wprowadzana jest nowa koncepcja, która nazywa się tag i ma podobne zastosowania co grupy w TestNG. Jeśli chcemy uruchomić ten sam kod równolegle na wielu wątkach, TestNG oferuje prostą w użyciu anotację, podczas gdy JUnit nie oferuje tak prostego rozwiązania od samego początku. TestNG daje również możliwość uruchomienia całych pakietów testów równolegle, jeśli są one określone w pliku konfiguracyjnym XML. W przypadku JUnit trzeba napisać niestety niestandardową metodę runner i wielokrotnie podać te same parametry testowe, które już wcześniej podaliśmy. Testy sparametryzowane oraz oparte na danych testowych, jest to problem podawania różnych danych wejściowych do tego samego przypadku testowego, który zarówno TestNG, jak i JUnit rozwiązują, ale używają różnych podejść. JUnit posiada funkcję różniącą się od tej dostępnej w bibliotece TestNG. Umożliwia ona użycie różnych kombinacji kilku argumentów oraz daje łatwy dostęp do listy parametrów. Inaczej nazywamy tę funkcję JUnit Theories. Ponieważ JUnit został zbudowany do testów jednostkowych, a TestNG miał na uwadze szerszy zakres testów, różnią się one również podejściem do zależności między testami. TestNG pozwala zadeklarować zależności między testami i pominąć je, jeśli test zależności nie przeszedł. Ta funkcja nie istnieje w JUnit, ale może być emulowana za pomocą założeń. Istnieje jednak ryzyko, że nieudane założenie może skutkować zignorowaniem i pominięciem naszego testu. A co za tym idzie, TestNG wydaje się zapewniać większą elastyczność już od samego początku i większe możliwości w porównaniu do JUnit. Kiedy myślimy o uruchamianiu naszych testów, podczas tworzenia nowego testu nie ma konieczności uwzględniania metody main w naszym kodzie, ponieważ biblioteki zapewniają własną główną metodę, która zarządza wykonaniem poszczególnych testów. Jeśli potrzebujesz niestandardowego rozwiązania, JUnit udostępnia anotację runWith, która pozwala użyć własnego runnera. Pomijanie domyślnego runnera jest również możliwe z biblioteką TestNG, natomiast nie jest to takie proste jak w przypadku JUnit. Jednak warto zauważyć,
że test NG obsługuje konfigurację pliku XML, która okazuje się przydatna w wielu przypadkach. Jeśli chodzi o faktycznie przeprowadzane testy, obydwie biblioteki mają wsparcie CLI działające przez AND i wtyczki dostępne dla wybranych IDE. Chociaż na korzyść JUnita wpływa tutaj możliwość skorzystania z JDT, czyli Eclipse Java Development Tools. Raportowanie wyników testów jest ważną częścią całego procesu. W tym temacie obie biblioteki dostarczają nam profesjonalne rozwiązania. Raporty TestNG są generowane domyślnie w folderze wyjściowym, który zawiera dokument w formacie HTML z tabelami zawierającymi wszystkie dane testowe, informacje o testach udanych, nieudanych, pominiętych, czasie trwania testów, informacje o wykorzystanych danych wejściowych oraz dzienniki testów. Ponadto eksportuje wszystko do pliku XML, który można wykorzystać do stworzenia własnego szablonu raportu. Sytuacja ma się nieco gorzej w przypadku JUnit, gdzie wszystkie te dane są dostępne tylko za pośrednictwem pliku XML, a raport jest niedostępny niestety. W takim przypadku mamy potrzebę posiłkowania się wtyczkami do wybranego IDE. Zarówno biblioteka JUnit, jak i TestNG współpracują z takimi narzędziami jak np. Jenkins. Dla obu bibliotek zostały udostępnione wtyczki wspomagające tworzenie raportów, m.in. w formie graficznej. Tak wygenerowane raporty mogą być bezpośrednio wysłane do odbiorcy wybranym przez Was sposobem. Prostym przykładem, który możemy tutaj podać, może być użycie biblioteki TestNG z narzędziem Jenkins, integracją z pocztą elektroniczną oraz serwisem Slack. W tym momencie możemy rzec, że zarówno JUnit, jak i TestNG mają porównywalne możliwości w tym zakresie. Oczywiście warto tutaj wspomnieć szeroko o społeczności zainteresowanej oboma bibliotekami związanymi bezpośrednio z testami automatycznymi. JUnit ma dłuższą historię oczywiście i znacznie większą bazę użytkowników. Można stwierdzić, że zdefiniował standard testów jednostkowych dla środowiska Java. W związku z tym dość łatwo jest znaleźć odpowiedź na pytanie lub kogoś, kto pomoże w przypadku napotkanego problemu. TestNG również nie pozostaje w tyle, zrzeszając wielu użytkowników. A odpowiedzi na nawet najbardziej nurtujące pytania są dostępne na wielu serwisach oraz grupach internetowych. Podsumowując, w przypadku kłopotu w użyciu obu bibliotek nie będzie problemu w znalezieniu pomocy i odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Kończąc to porównanie, możemy powiedzieć, że testy automatyczne mogą być częścią wsparcia jakości wytwarzanego oprogramowania. Jednak pamiętajmy, że musi to być część dobrze wcześniej przemyślanego planu. Czego tak naprawdę potrzebujemy w naszym projekcie? Dokładnych raportów, równoległych testów? Czy może liczymy na mniejsze ryzyko związane z większym wsparciem społeczności korzystającej z wybranego rozwiązania? Oba rozwiązania mogą sprawdzić się lepiej lub gorzej w Waszych projektach. Zarówno JUnit, jak i TestNG są profesjonalnymi projektami, które wspomagają pracę przy automatyzacji testów. Mamy nadzieję, że powyższy materiał rozwieje częściowo wątpliwości związane z wyborem konkretnej biblioteki i przyspieszy tworzenie Waszego środowiska automatyzacji. Na tym kończymy nasz materiał. Ja mam nadzieję, że to krótkie porównanie obu bibliotek było pomocne i przyspieszy tworzenie Waszego środowiska automatyzacji. Ja oczywiście ze swojej strony zapraszam na kolejną część naszej serii, w której już bezpośrednio powiemy sobie m.in. o klasach testowych i o adnotacjach, używając dokładnych przykładów, tworząc bezpośrednio testy w naszym IDE. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Trzymajcie się, hej!